Cześć wszystkim, dzisiaj dla Was nagrywam kolejny haul z zakupów z Ząbkowic, jak i z Poznania i z Farzędze. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, będą trampki. Kupiłam takie same, jak nosiłam czarne ostatnio, za około chyba 40 czy 50 zł. Takie niebieskie. Nie mogłam się zdecydować na kolor, więc wzięłam również białe. W tej samej cenie były, tylko że kupiłam w następnym sklepie. Gratis dostałam czarne sznurówki. I także moja kolekcja butów powiększyła się o kolejne dwie pary trampek. Kolejnymi butami, które kupiłam w tym miesiącu, są podróbki Martensów za chyba 59 zł z Dizzy. Mama mi je kupiła przez internet. Kolejną parą butów, które kupiłam tym razem w Ząbkowicach Śląskich, są te Czułenka. Dałam za nie 20 zł w Ząbkowicach Śląskich w chińskim markecie. Również w chińskim markecie kupiłam takie oto sandałki na obcasie. Dość wygodne, bo już chodziłam w nich po mieście, za około 45 zł. O, akurat wzięłam do ręki sobie okulary, które dostałam od Bartka wczoraj na spotkaniu i Asi. Tutaj mają taki napis Fan Club. Także akurat pozdrowienia dla Was. Dziękuję. Kupiłam sobie również w Pepco takie zwykłe, szmociane, czarne spodenki, bo mam same jeansowe, a chciałam mieć jakieś właśnie takie ciemniejsze, więc kupiłam chyba za 30 zł czy 34. Również w Pepco kupiłam sobie za 15 zł beżowe takie leginsy. Jakimś, nie wiem, w sklepie dziwnym na Półwiejskiej w Poznaniu kupiłam za 2,50 sobie taki naszyjnik z koralików. W Pepco kupiłam również takie kolczyki fioletowe piórka za chyba za 2 zł po przecenie z 5. Jak kupowałam trampki, to od razu sobie wzięłam sznurówki, bo u mnie wiecznie brakuje, albo się rwą, albo coś. Tutaj mam kolejną bluzkę. Ona jest z Kropa. Za 20 zł też na przecenie jakieś. Taka luźna bokserka. Kupiłam trochę większą, bo ostatnio lubię luźne rzeczy. Tą bluzkę kupiłam w Pepco. Kolejna bluzka z Kropa za 19,99. Była jeszcze wersja różowo-fioletowa, ale mi bardziej odpowiadała czarno-zielona. Kolejne leginsy, które kupiłam w Pepco znowu, są po 15 zł. Takie bardziej ocieplane od spodu, także akurat będę miała na zimę. Kolejne leginsy, bo lubię chodzić w leginsach, są czarne, zwykłe też za 15 zł. Tą bluzeczkę kupiłam w Bershce za 30 zł. Ta krótka, tutaj z takim napisem Dancing All Weekend. Będąc w galerii Browar, kupiłam sobie również w Hausie taki sweterek w serduszka za 50 zł. Również w Hausie od razu wzięłam sobie inny sweterek za 50 zł, taki miętowo-niebieski. Również taki trochę większy rozmiar, bo wzięłam L-kę, bo lubię, jak na mnie sweterki trochę wiszą. Kolejny sweterek kupiłam też w Hausie za 30 zł. Ten już jest mniejszy troszeczkę. Ma takie rękawy 3/4 za, no mówiłam już, 30 zł. Będąc w Kropie, kupiłam sobie jeszcze taką bluzę. Ona jest za 69,99 i ma jakąś dziwną rozmiarówkę, bo jak przymierzyłam XS-kę, w ogóle nie mogłam się zapiąć, SC też nie. M-ka była bardzo obcisła i dopiero L-ka była w sam raz, także dziwna jest dosyć.
kupiłam jeszcze koszulkę. A to kupiłam wczoraj na Malcie podczas spotkania w Daily Whale'u za 10 zł. Taką. Tą też w Daily Whale'u za 60 zł. Taką mgiełkę w sumie w Moro. Tą bluzeczkę kupiłam w... W sumie teraz nie pamiętam. Albo w New Yorkerze, albo w Stradivariusie, w sumie już teraz nie wiem, ale chyba około 30 zł kosztowała. Taka zwykła, luźna bokserka. Kolejną mgiełkę, którą sobie kupiłam również w Daily Whale'u wczoraj, kosztowała za 50 zł. Taka miedowa, zwiewna, akurat na wakacje. Również w Daily Whale'u kupiłam za 9,99 taką bluzkę z takim konikiem. I jeszcze jedną sobie kupiłam też za 9 zł, też Daily Whale'u wczoraj, taką szarą bokserkę. I ostatnią w sumie bluzkę, którą sobie kupiłam, będzie też z Daily Whale'a, też za 9 zł. Wchodząc do sklepu w Ząbkowicach, zobaczyłam zieloną piankę do włosów, także nie mogłam sobie odmówić i pierwsze co to od razu ją wzięłam, nawet nie patrząc na cenę. Ale kosztowała 8,90 i nie ma jej nigdzie na Allegro, także musiałam ją od razu wziąć. Ale niestety nie starczy mi na całe włosy, więc musiałam coś wykombinować innego. W Pepco jeszcze, ale tym razem w Ząbkowicach Śląskich, kupiłam sobie jeszcze taką torebeczkę w sówki. Ona chyba kosztowała 15 lub 25 zł, coś takiego. Moim, że tak powiem, mojej budce pracy, gdzie siedziałam, sprzedawałam słodycze, były jeszcze takie kolczyki, więc kupiłam sobie takie spiralki, paseczki, łezki i trójkąciki. Ręcznie malowane w takie tęczowe kropeczki. Będąc w Rossmanie, kupiłam sobie jeszcze Dove Go Fresh dezodorant. Zawsze używam Sfa, także teraz spróbuję troszeczkę inny. W Pepco kupiłam sobie również taką sówkę na bardzo cieniutkim paseczku i za 8 zł. Musiała zmienić, bo boję się, że mi się urwie, także musiała czegoś poszukać. Tutaj mam z chińskiego sklepu jeszcze dużo kolczyków, na przykład do Smile'a albo bananka, także będę sobie zmieniać. Tu mam dwie kostki tutaj, ojej. Tu mam z flagę brytyjską i tu gdzieś mi spadła jeszcze z autobusem londyńskim. Tu mam jeszcze przypinki do toreb, kupiłam sobie po złotówce w sklepie na Połowiejskiej. Yes, love and peace, białe. Tutaj I hate Mondays. I taką rastę jeszcze, a i panterkę mam tutaj. Tutaj mam kolejne kolczyki, nie wiem, chyba po 3 zł, też w tym samym sklepie na Połowiejskiej, które świecą w ciemności. Kupiłam sobie zielone, niebieskie, niebieskie, różowe i takie buźki zestawiające języki. U mnie w sklepie również kupiłam całą taką reklamówkę bransoletek, bo ja dość lubię bransoletki, zresztą co widać. Tutaj mam jakąś z kółeczkiem metalowym na rzemyku, jakieś koraliki i wzięłam je na spotkanie. I dałam już Bartkowi, Asi i Martynie. Także następnie tu mam kolejne kolczyki, znowu bananek, znowu podkówka, fejki, rozpychacze i takie ręczne malowane okrągłe. Będąc jeszcze w Ząbkowicach, kupiłam sobie jeszcze dwa mleczka do zmywania makijażu, bo prowadziłam zajęcia dla dziewczyn z makijażu i fryzur, także musiałam potem to zmyć. Skoro już kupiłam mleczka, to musiałam kupić jeszcze tusze do rzęs, kupiłam jeszcze
paletki cieni. Kupiłam taką fioletowo-szaro-niebieską, różowo-fioletową, taką bardziej... O, jejku, a się powróciłam. Tęczową, taką pomarańcz, żółcie i zielenie. One wszystkie były po 3 zł. Jeszcze jedną za 4 zł kupiłam, gdzie ma białe i niebieskie cienie. Kupiłam jeszcze masło do ciała, bo skończył mi się balsam. I powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie. Super się rozprowadza, tylko że lekko przyciemnia skórę, więc jeżeli ktoś dotknie białego ubrania, tak żeby na pewno sobie poplami. Jest to z Perfekty. Masło do ciała, czekolada plus olej kokosowy. U siebie kupiłam jeszcze dla mojej mamy i ojczyma laleczkę wudu. I w sumie jeszcze nie wiem, którą dostaną, bo mój chłopak musi sobie wybrać jedno, także jeszcze nie wiem, z które konkretnie. One kosztowały chyba z 5 zł u mnie w bufecie. Kupiłam sobie jeszcze zestaw wsówek na zajęcia, w sumie wszystkie kosmetyki i rzeczy do robienia fryzur dostałam od cioci po zakończeniu zajęć, bo już wróciłam do Koszalina wczoraj, byłam w Poznaniu na spotkaniu i jestem już w Koszalinie, nagrywam dla was i w sumie będziemy już się żegnać. Także kończę i do następnego.